Mateusz, mimo przegranej byliście godnym przeciwnikiem dla Legii w dniu dzisiejszym. Dzisiaj okazał się do bólu skuteczny Nemanja Nikolić. No tak, to klasowy napastnik. Nie może zostawać w takich sytuacjach sam i uczulaliśmy przed tym na odprawie, ale no, popełnialiśmy się sporo błędów i to chyba było kluczem do tego wszystkiego. Mieliśmy też swoje okazje i tak naprawdę my rozpoczęliśmy ten mecz, podobnie jak mecz z Lechem, weszliśmy na 100% sytuację, tylko trochę Kapi z Denisem się nie dogadali co do tej sytuacji, bo Denis był na pozycji spalonej. No i straciliśmy tą sytuację bardzo dobrą, a na stadionie Legii wiemy, że mamy takie sytuacje trzeba wykorzystywać, bo takich sytuacji nie będzie za wiele. Później bramka Nikolicza też po naszym błędzie i ten mecz tak się rozwinął, ale rzeczywiście wyprowadzaliśmy jeszcze kilka kontr, może brakowało nam braku koncentracji, niedokładności przy wykończeniu tych sytuacji, no i dlatego przegraliśmy dzisiaj tutaj 3-1. Po spotkaniu można stwierdzić, że efekt nowej miotły zadziałał. Byliście zaskoczeni ustawieniem Legii i sposobem gry? Nie, no zdawaliśmy sobie sprawę, że przychodzi nowy trener i będzie chciał spróbować coś nowego, więc to nie jest zaskoczenie. Jesteśmy piłkarzami, którzy mają antycypować to, co się dzieje na boisku. To normalne, że jeżeli Legia się ustawia w taki sposób, to my musimy zareagować i grać w taki sposób, żeby tą Legię pokonać. W następnym tygodniu czeka Was spotkanie z Pogonią, tym razem u siebie. Mimo tego może być łatwiej, ale także będzie to szalenie trudny mecz. Na pewno Pogoń jest wiceliderem Ekstraklasy i czeka nas kolejne bardzo trudne spotkanie. Ogólnie te trzy ostatnie spotkania Legia-Pogoń to wiedzieliśmy, że to będą bardzo trudne spotkania i te spotkania będą pewnie decydowały o tym, czy będziemy w tej górnej części tabeli i tam się utrzymamy w tej pierwszej czwórce. I no, na szczęście wyniki się też ułożyły trochę pod nas i zostajemy gdzieś tam u góry tej tabeli. Jeżeli z Pogonią zagramy dobre spotkanie i wygramy, to dalej gdzieś tam będziemy się tego przodu trzymać.